Alleluja! Rozpoczynamy okres wielkanocny i proponuję nowy projekt. Projekt, który właśnie będzie się nazywał Alleluja. I proponuję, abyśmy każdego dnia, tak jak jest w liturgii Kościoła w okresie wielkanocnym, troszkę sobie podpowiedzieli wprowadzenia, duchowe komentarze na temat Księgi Dziejów Apostolskich. Księga Dziejów Apostolskich to ważna księga Kościoła. To jakby drugi tom dzieła świętego Łukasza. Nawet niektórzy mówią, że do III wieku Ewangelia i Dzieje Apostolskie były wręcz spięte razem, czytane razem. Potem, gdy tworzono Nowy Testament, odłączono cztery Ewangelie i przedzielono Ewangelii świętego Łukasza i Dzieje Apostolskie Ewangelią świętego Jana. Dzieje Apostolskie, piękna księga wiary, piękna księga, która pokazuje, jak rzeczywiście wspólnota Kościoła doświadcza mocy Boga i jak konfrontuje się ze światem. Dzisiaj czytamy fragment z drugiego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. To jest fragment mowy świętego Piotra wygłoszonej w dzień Pięćdziesiątnicy. Jutro usłyszymy reakcję Żydów pobożnych, którzy w ten dzień przeżywali w Jerozolimie, reakcję na słowa Piotra. Ale zachęcam, żeby przeczytać całość, nawet warto by może zacząć lekturę właśnie od pierwszego wersetu i przeczytać pierwszy rozdział, a potem całą mowę świętego Piotra, to jest rozdział 2, wersety 14-36. Można powiedzieć, ten tekst jest trudny oczywiście, zdaję sobie sprawę, ale można powiedzieć, że jest to teologia w pigułce. Piotr na początku mówi i reaguje na to, jaka opinia jest o apostołach, którzy wychodzą w dzień Pięćdziesiątnicy z Wieczernika. Jasno mówi, że to nie jest jakiś pijacki epizod, ale są upojeni, napełnieni Duchem Świętym. W dzisiejszym fragmencie widzimy Piotra, który pokazuje nam Jezusa. Jakby podwójny portret Jezusa maluje dzisiaj przed nami. Z jednej strony portret historyczny, pokazujący Jezusa poprzez cuda, znaki, pełne mocy, ale też kreśli portret wewnętrzny, duchowy Jezusa, nawiązując do psalmu 16. Warto ten psalm też sobie może osobno przeczytać. I konkluduje. Wy zabiliście tego Jezusa. Wy zabiliście. To znaczy, my go zabiliśmy. I właśnie ten Jezus zmartwychwstał. I kończy święty Piotr słowami: my jesteśmy świadkami tego. Co to znaczy, że Piotr i uczniowie i apostołowie są świadkami? Że głoszą o Jezusie? Nie. Są świadkami zmartwychwstania, czyli nie, że widzieli zmartwychwstanie, ale oni doświadczają zmartwychwstania Jezusa w swoim życiu. Żyją już nowym życiem. Życiem w Duchu Świętym. Amen.